Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na mój samotny dzień w stajni. Dzisiaj jadę sama do Tikosa. To się w sumie często zdarza, ponieważ jako, że mam prawo jazdy, to mogę w ten sposób odciążyć Julkę oraz mamę. Julka już zdała prawo jazdy, koniecznie w komentarzach napiszcie jej gratulacje, także niebawem również będzie mogła pełnić funkcję kierowcy. No ale dzisiaj jadę sama i pokażę wam, jak wygląda taki mój dzień, kiedy jestem sama w stajni, sama wszystko ogarniam i na treningu również jestem sama. Oczywiście z góry przepraszam, jeśli perspektywa w niektórych ujęć będzie dziwna, ale będę musiała kamerę stawiać w pewnych miejscach, dlatego ujęcia mogą być jakieś mniej ciekawe, ale postaram się, żeby filmik był interesujący. Dobra, jedziemy. Jestem już w stajni, jak widzicie jest już dużo ciemniej, ale to nic, będziemy na hali, także wszystko będzie jak najbardziej widać. Zapraszam! Okej, najpierw wyciągniemy sobie rzeczy. Mam ten wór marchewek do przetransportowania pod bok Tiko. Skrzynka, rzeczy do pracy z ziemi. Dzisiaj chyba zrobimy sobie jakiś mini tor przeszkód. To zabieram to wszystko i za chwilę widzimy się już w stajni. Dobra, wszystko jest już przeniesione. Teraz chyba zanim pójdę po konia, to przygotuję jeszcze jedzonko. Podstawą diety Quantico jest siano i pamiętajcie, że to powinna być podstawa diety każdego konia. Pasza objętościowa to jest coś niezbędnego. Koń powinien mieć do niej stały dostęp, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to powinien mieć wydzielane ją w odpowiednich porcjach i o odpowiednich porach. Tutaj przygotowuję posiłek treściwy Tiko. Na sam początek wsypuję mu sieczkę. Zmieniliśmy teraz sieczkę z Denji na sieczkę z Hovelera owocową, która wygląda naprawdę bardzo fajnie. Może nie jest to porównywalna jakość do Denji, ale w każdym razie jest bardzo dobrze i Tiko chętnie ją zjada. Oczywiście do tego musli z Hovelera oraz trochę granulatu. Tutaj wrzucam standardowy dodatek, czyli marcheweczki. One są i na rano, i na wieczór. Na rano nie dodaję tam już nic, a na wieczór jeszcze dodaję po takiej małej miarce dzikiej róży oraz aronii. Skoro wszystko jest gotowe, to biorę uwiąz i lecę po koniki, bo ściągam dzisiaj jeszcze Persję. Korzystając z okazji, że idę i nie mam co więcej robić i jest jeszcze względnie jasno, to muszę wam zapowiedzieć, że niebawem będzie 30 tysięcy subskrypcji na kanale, więc z tej okazji będę organizować duży konkurs z wieloma wartościowymi nagrodami. Jeżeli już będziemy powoli dobijać do tych 30 tysięcy, że będzie nam brakowało dosłownie kilku dziesiątek, no to możecie spodziewać się konkursu na Instagramie, do którego oczywiście tutaj na YouTubie wstawię linka. Dlaczego na Instagramie? Bo pewnie pojawią się takie pytania. Dlatego, że mam złe doświadczenia w organizowaniu konkursów na YouTubie, ponieważ dosyć łatwo wtedy się podszywać pod innych zwycięzców i piszą do mnie dwie osoby o takiej samej nazwie konta. I ciężko mi jest wtedy rozróżnić, kto to tak naprawdę był. Kurde, widzicie? Już na mnie prędzej cudze konie przychodzą. Persiak niż ten z Gret. Wyrodny syn. Dobra, idziemy po niego. O! Idzie koleżka. Zainteresował się. A może Persją, a nie mną? A nie, jednak mną. Hej, misiaku! Chcesz iść już do domku? Tak? Cześć, słonko! Schwytałam już te dwa koniki. Persja dzisiaj jest wybitnie spokojna i wolna. Już Quantico szybciej idzie, a to się nie zdarza często. Okej, jesteśmy w drodze na halę. Tiko jest neonowy przez swój halter. Generalnie on nam się idealnie sprawdza do wszelkich takich ćwiczeń z ziemi, gdzie stępujemy w ręku, chodzimy i tak dalej. Ostatnio próbowałam go również na ląży, ale jeszcze musimy się wyczuć w tej kwestii bardziej. No i Tiko też musi się przyzwyczaić do nowego działania na ląży. Ale tak, to jestem mega zadowolona. Idziemy dzisiaj ćwiczyć
Doktor przeszkód w ręku. Jesteśmy na hali, pozwoliłam sobie puścić Tico luzem, ponieważ nie ma tu żadnych innych koni i nie będzie już dzisiaj, a on jest spokojny, nie zapowiada się, żeby nagle się zerwał do jakiegoś dzikiego galopu, więc w czasie, kiedy ja będę układać ten tor, to on może sobie pochodzić, jak ma ochotę. Dobra, jak widzicie, to strasznie słodko wygląda, jak w przyspieszonym tempie Tico tak sobie tupta za mną. On bardzo lubi za mną chodzić, kiedy przygotowuje jakieś tory przeszkód czy drągi. Czasem się nudzi i zaczyna grzebać przy batach, które są na schodkach na hali, ale tak generalnie to zwykle stoi gdzieś obok mnie albo łazi dookoła hali. Naprawdę jest przeuroczy wtedy. Dobra, część budowania toru pewnie Tico zasłonił, ale zaraz Wam zaprezentuję, jak będziemy go przechodzić. Więc jeżeli będziemy jechać od lewej strony, to najpierw zrobimy taki krzywy slalom, czyli po prostu między pachołkami raz z jednej, raz z drugiej strony. Przechodzimy przez takiego drążka i wchodzimy od razu w tunel. W tym miejscu Tico będzie musiał zad wziąć do zewnątrz. Czyli po prostu przesunąć zad i wejść w kolejny łuk tunelu. Ostatnio robiłam takie ćwiczenie z nim, ale bez drążka. A jako, że drągi nie są jeszcze naszą najmocniejszą stroną, to włączymy sobie do tego drążka. A jeżeli będziemy zaczynać od prawej strony, to będziemy wchodzić w tunel, a potem w slalom. Ale na sam początek zrobię z nim nasze rutynowe stępowanie 15-minutowe, gdzie włączymy trochę ćwiczeń takich jak jakieś ustępowanka, zad do wewnątrz, przestawienie łopatek i zadu. I dopiero później zaczniemy sobie ćwiczyć poszczególne elementy, a na sam koniec wykonamy cały tor na dwie strony. Może tak po dwa razy. Także widzimy się po stępowaniu. Ok, jesteśmy już po rozstępowaniu i najpierw będziemy robić sobie te elementy oddzielnie. Najpierw zrobimy sobie slalom z obu stron po dwa razy. Później ten oto, nie wiem, zawijas, tak to nazwę, po dwa razy z obu stron. I później dopiero połączymy to w całość. Konik żuje, więc odpuszcza napięcia, jakie się w nim zgenerowały jakiś nieokreślony czas temu. No niestety kawałek hali mi się urwał, źle umieściłam kamerkę i uprzedzałam o tym na samym początku, że nie jestem pewna, czy ujęcia będą odpowiednie. Jednak w jakimś stopniu możecie ten slalom zobaczyć, jak on wyglądał. Tylko fajnie się na nim wyginał, chociaż mogłam go trochę inaczej ustawić, żeby nie był aż tak prosty na tej końcowej, na tym końcowym odcinku. Miał po prostu trochę ułatwienie w takiej postaci, że ten slalom był taki prosty. Tu wchodzimy po raz pierwszy do tego tunelu i miałam tu problem, ponieważ zapomniałam, że stoi tam stojak i prawie w niego rąbnęłam głową, ale w ostatniej chwili się schowałam. Tutaj już nie popełniłam tego błędu, a Tico super wykonuje ćwiczenie. Odstępuje tym zadem bardzo ładnie i sprawnie. Tu robimy to na drugą stronę i wychodzi również bardzo dobrze. Chociaż Tico łopatką za bardzo pcha się przy końcowej fazie ćwiczenia na mnie, co później musiałam skorygować. Dobra, pierwsze płoty za płoty. Teraz możemy, teraz możemy zrobić to ciągiem. Spróbujemy po dwa razy na obie strony i jeżeli będzie dobrze, no to koniec. Pierwsza próba wyszła bardzo sympatycznie, w sumie tak jak reszta. Tico bardzo ładnie zareagował na moją prośbę o odstąpienie zadu. Przeszedł drąga bez problemu i przemaszerował równie dobrze przez slalom. Niestety również miałam problem z wypchnięciem się na mnie, bo nie do końca zrozumiał mój sygnał liną. Tak jak mówiłam, jeśli chodzi o halter, to my pracujemy na nim od niedawna.
jeszcze nie do końca się z nim rozumiemy i ja o tym zapominam, ponieważ traktuję go jak kawecan, na którym regularnie pracujemy i z którym zupełnie żadnych problemów nie mieliśmy. I często zapominam właśnie, że Tico ma na głowie halter, a nie kawecan. No ale w każdym razie przypomniało mi się to w pewnym momencie, na szczęście. I tutaj już widzicie, jak idziemy od drugiej strony. I tu pojawił się problem, że Tico zaczął uderzać w drąga. I nie byłam w stanie zlokalizować przyczyny tego takiego incydentu. Więc spróbowałam kolejny raz i niestety znowu Tico puknął w tego drąga. Więc kolejne próby opierały się tylko na tym, że wchodziłam w tunel bez slalomu i zatrzymywałam się, kiedy Tico nie puknął drąga. Za pierwszym razem go puknął, ale już za kolejnym mu się udało i wtedy skończyłam. Bo trzeba pamiętać, że w treningu z końmi kończymy zawsze na dobrym. Oczywiście też nie możemy z tą zasadą przesadzać, bo też nie możemy koniowi drylować dziury w brzuchu. Po kilku powtórkach przejścia przez samego drąga jestem zadowolona, ponieważ Tico ostatecznie nie puknął. Coś na tą drugą stronę nie grało. Jeśli wchodziliśmy w tunel z prawej, to on nie pukał, a z lewej już jakiś problem się pojawił. Więc powtórzyłam kilka razy wejście z lewej, ale bez przestawiania zadu, tylko przejście przez drąga i po kilku razach udało się nie puknąć. No i kończymy. No i ja wiem, że to może się wydawać coś hiper prostego, że czemu ja z tym koniem tak mało ćwiczę, ale przede wszystkim musimy pamiętać, że to nie jest stary, doświadczony koń, dla którego każde ćwiczenie jest pestką, tylko to jest jeszcze młodziak mimo wszystko, który fiksuje się na punkcie zadań, których nie jest w stanie dobrze wykonać, więc nie można męczyć ciągle tego samego. Jak już jest dobrze, to nie ma co powtarzać milion razy i męczyć jego mózgu. Oczywiście bardziej wymagające fizycznie treningi również robimy, ale nie samym pompowaniem człowiek czy koń żyje. Także treningi umysłowe i bardziej na gibkość również się pojawiają w naszym tygodniowym planie. I dzisiaj padło właśnie na taki trening. Co taki tor przeszkód wnosi? Na pewno poprawia gibkość konia, jego myślenie, świadomość swojego ciała, bo musi je w odpowiednim momencie wyginać, przemieszczać łopatkę i zad. Jestem dzisiaj zadowolona, choć mogłabym bardziej pilnować aktywności, ale błędy się zdarzają. Więc teraz postępujemy, jako że nie był to wymagający fizycznie trening, tak jak mówiłam, to będzie to krótsze stępowanie. Wrócimy sobie do stajni i Tico dostanie babciu. Jak widzicie, jest już naprawdę ciemno, ledwie widać drogę. Kuś się dzisiaj nie zmęczył, bo nie na tym nasz trening polegał, ale spisał się bardzo fajnie. Myślę, że jutro jak Julka pojedzie do stajni, to poprowadzi mu jakąś lążę, żeby była równowaga w naturze. Tikson to jest jakże wychowany konik, on wie, gdzie mieszka. Właśnie tak. On wie po prostu, że zaraz dostanie tam żarło i że nie opłaca się kręcić po stajni. No, poczekaj chwileczkę, zaraz ci dam. On w ogóle ostatnio zrobił coś bardzo śmiesznego, bo kiedy przygotowywałam mu jedzenie, to wyszedł z boksu i później poszedł jakoś do Augmary i zawrócił. Takiego mam wychowanego konia. Zamiast przyjść do mnie i żebrać to, co ja tutaj przygotowywałam, to on zawrócił i grzecznie poczekał w boksie. No. Teraz sobie smacznie wcina. Ja będę sprzątać tutaj rzeczy wszystkie i będziemy się z Takowskiem żegnać. No więc tak wygląda mój przeciętny, samotny dzień w stajni. Przepraszam, że nie nagrywałam dosłownie wszystkiego, jednak pewnych czynności. No, ciężko było mi je nagrać samej. Przypominam wam o konkursie, że jeżeli chcecie wziąć w nim udział, to zakładajcie Instagrama i wbijajcie szybko 30 tysięcy subskrypcji. No i z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama oraz TikToka.
się z Wami żegnam. Do zobaczenia, buziaki i cześć!